Witam wszystkich. Często pytacie mnie, jak wygląda ten rzepak, który mi zabił deszcz, zamulił, jak zwał, tak zwał. No to jestem na tym polu i powiem wam, że całkiem nieźle ten rzepak wygląda. Tu jest glorieta. Zobaczcie, on się już nadaje do regulacji, ale w związku z tym, że już mamy prawie październik, więc nie wiem, czy nie samym tepokonazolem go potraktuję z regulacji, plus jeszcze jakieś aminokwasy, może jakąś odżywkę, żeby go tam jeszcze podgonić. No i bor. No, może tutaj troszkę mniejsza obsada, ale ty prawdopodobnie mi w siewniku już tam nie łapały kółeczka, a później gdzieś tam już porozgartałem i tamten środkowy ostatni przejazd to jest tu, gdzieś tam już lepiej się zasiało, więc nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej, jest fajnie. Obsada jest też w miarę ok, on się powinien rozkrzewić i tak to wygląda, więc wydaje mi się, że zobaczymy jeszcze na wiosnę, ale jak na ten czas, to nie kwalifikuje się do zaorania. A tak wygląda z daleka Invigor 1165. Zobaczcie, jak ten ładnie wygląda. Tego tak nie zabiło, bo on, chociaż tutaj też on nie zdążył przed deszczem wyjść. No mi kurczę zjeździli, tu koparka, tu samochody widzę. Żeby jakąś kartkę postawić, nie jeździć, czy co? No, tak to wygląda. Też nadaje się do regulacji. Zobaczcie. Też fajnie już. Fajnie poszedł do góry. Wyrwij mi jakiegoś. O, to jeszcze maleńki ten rzepaczek, trzeba będzie go podgonić, ale mówię, jakim zwykłym tebukonazolem trzeba było pewnie go trochę podregulować, żeby nie szedł tak w liście. No i co, jeszcze zwróćcie uwagę na to, że nie było wykonywany jeszcze żaden zabieg od odchwaszczania do glebowego. Nie były jeszcze zwalczane samosiewy zbóż. Tutaj co było troszeczkę przy nakładki z doglebówki żółte, to już się już coraz mniej tego jest widocznego, więc mam nadzieję, że będą z niego ludzie. No to by było na tyle w sumie. Pytaliście, jak rzepak. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.